Dzień dobry, dzisiaj będę po raz kolejny płacił domownikom za każdą zjedzoną rzecz, tylko tym razem zrobimy sobie edycję świąteczną. Mam tutaj przygotowany stół i już wam mówię, co na nim się znajduje. Jak opędzlujesz pierniczka, to zarobisz sobie złotóweczkę. Za 2 złote natomiast mamy pierogi ruskie. Obok jest mandarynka, za którą można dostać 5 złotych. Następnie mikołaj, za niego jest dyszka. Tutaj mamy barszczyk do wypicia. Za barszczyk są 2 dyszki. Tu trzeba zjeść taką potężną, wielką łyżkę śledzia z grzybami. I to jest za 30 zł. No i za 5 dych mamy imbir. Taki całkiem spory imbir. Do naszego świątecznego stołu będę brał domowników dwójkami. I będą mieli 15 minut na jedzenie. Jakie będą ich strategie, to się okaże. Zasubskrybujcie też koniecznie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Będzie to bardzo miły prezent świąteczny od was dla mnie. A przy okazji filmy są codziennie o 14 i dzięki subskrypcji żaden content was nie ominie. Moje drogie, co sądzicie o naszym wigilijnym stole? Po wigilijnym stole. Myślę, że Ola siedzi po lepszej stronie stołu niż ja. To prawda. Możecie skakać i biegać, nie ma żadnych utrudnień. Najważniejsze jest to, że jak rozpoczniecie coś, to musicie to skończyć, bo inaczej nie dostaniecie pieniędzy. Tu macie łyżki, tego trzeba zjeść taką solidną łychę. Myślę, że ona się nie musisz martwić, bo żadna z nas nie zje śledzia. Okej. Z grzybami. To się nie martwię. 15 minut, w tym momencie czas start. Ta co od razu za pierogi się wzięła, a ta za barszczyk. O, albo pierogi i barszczyk. No idealne połączenie na święta, nie? Fajnie, ogólnie fajnie się z nimi nagrywa, ja mówię, one nic nie robią. W sensie jedzą, ale nic nie mówią. Powiedzcie coś dla widza. Dobry barszcz. Dobre pierogi. Paczki, ale dobre. Moją strategią jest nie jedzenie tego. W sensie imbiru? W sensie fajne 5 dyszek, bo jakby imbir nie jest jakiś duży, ale imbir jest strasznie ostry i intensywny w smaku. Na moją chorobę byłoby to dobre. Tak, to mogłoby być dobre, ale spróbuję na samym końcu. Minutka minęła dopiero, dziewczyny. Ty już wypiłaś barszczyk? Biorę się za drugi. Ja mam taką strategię, że ja po prostu chcę się dobrze najeść. Czy wy naprawdę będziecie piły barszczyk i jadły pierogi? Jedz sobie pierożkę, weź ode mnie, jest dobry. Właśnie, nie, bo się teraz tym zapcham. Poczekaj. No właśnie, nie. On idealnie zapełnia ten barszczyk. Uwierz mi. No dobra, zjem jednego dla widza pieroga i dla Oli też. No, to się zjadłaś. Zrobiłam tak dlatego, bo powiedziałaś, że pieróg jest suchy, to ja go chciałam trochę nawilżyć. A on teraz się napije i razem będzie smakowało pychotka. Mogę wam ukraść jedną mandarynkę? A nie chciałbyś nam, mi przynajmniej, bo ja bym zjadła, nie wiem czy Ola, obrać mandarynki. O! Mogę wam obrać mandarynki, ale opowiecie mi jakiś śmieszny żart. Nie. Przecież ty wiesz, że my jesteśmy najgorsiejsze w opowiadaniu. No zobacz, jak my wyglądamy, jest chore. Spójrz na nas i się nie zaśmiej. No właśnie. No dobra. No biorę wam po jednej, no nie będę taki. Dobrze, mam siłę. Ja nie wiem, ile ja zjadłam tych pierogów. Drugie wypite i pierog też już jest prawie zjedzony. To już mam. A ten ze środka. Ale te mandarynki są dobre. Ej, powinienem wprowadzić dodatkową zasadę. Nie. Za skosztowanie każdej rzeczy, która jest na stole, za zjedzenie każdego pojedynczego posiłku jest dodatkowe 100 zł na przykład. Albo dodatkowe 150 zł. Pieniądze w życiu nie są najważniejsze, moi drodzy. Tak, najważniejsze nie dajcie naciągać na takie głupoty, tak, jak chyba wasz komfort psychiczny i żołądkowy jest najważniejszy. Nie chcesz obrać mi więcej mandarynek? Nie chcę. A ja mam miks smaków. Pieru, barszcz i mandarynka. Tyle tych śledzi leży i naprawdę nikt z was tego nie tknie? No. Nie. Czy my lubimy ryby? Nie. Znaczy, lubimy ryby, ale nie takie. Nie takie. Tak. To nie jest dla nas. Prawie połowa czasu minęła. Nie wiem, jaki jest wasz stan konta, ale wiem, że jest za mały. Powinniście bardziej, więcej jeść. Dla widza. A może ty dla widza zjesz rybkę, co? Ja podziękuję, ja dzisiaj jadłem... Imbir. Ja dzisiaj jadłem pierogi z rybą. To mi wystarczy. No ale może jednak się skusisz. Ja mimo wszystko podziękuję. Ja ci podziękuję. Na 3 dyszki. O, albo imbir. Ja ci na 5 dyszek. Też dziękuję. Jeżeli ty nie zjesz, to my też nie zjemy. Tak, to działa. Jemy wspólnie imbir w trójkę? Żartowałam. To 5 minut, a jestem najedzona. Nie wiem. Nie wiem, co bym zjadła. Ciężki dzień widowy dzisiaj. Nagrywaliśmy dzisiaj już 3 odcinki. To jest 4. I niedawno jeszcze jedliśmy obiad, bo myśleliśmy, że to będziemy nagrywać później. I... No. O fuj! A to jest niedobre. Biorę jeszcze masz mandarynkę. Masz. Biorę barszcz. O fuj, jaki jest niedobry ten imbir. O fuj, jaki jest ostry. Aż tak? No, weź sobie dziaba. No. Tu możesz sobie wziąć z drugiej strony mojego. Nie, następnego będziesz, dobra. O kur... 200 zł za to jest. Zmieniam kwotę. No nie, czemu
po naszej rundzie. Im też ten ostatnie 5 minut zmieni na 200 zł. Dobra. A daj dziaba dla widza też wtedy, bo myśmy już we dwójkę gryźli. A za to, że wziąłeś, weźmiemy dziaba za pieniądze? Jak weźmiesz dziaba, dorzucę wam podyszku. Ha! Już biorę, zaraz. Jedziemy mandarynka. Woohoo! Gratuluję! To co, Mikołaj, na pół? Kurczę, ja muszę pić barszcz. Ja nie wiem. A ty zacząłeś pić barszcz i to już tak już pół kubeczka masz. To była pierniczka. A weź serduszko. Odgryz trochę? Aha. Nie no, wtedy mi zaliczysz. Nie powinna wtedy dostać 2 złotówki, tylko 50 groszek. Ale dobre. Te są dobre, no. Chcesz mi obrać mandarynkę szybko? Ja? No. Nie. No to nie. A dlaczego? A czemu nie? No. Co znalazły obieracza? No, ale szybko. Kurde. Jeszcze mnie pośpiesza. Wow. Jest ciężko. Kolejny? Ładnie. 3 kubki ty wypiłaś. Nie no, sta minuty już. Kolejnego nie wypiję. Masz imbir. Musisz odgryźć. O, dużo to mam z piernikiem zmieszania. Nie no, ten imbir jest tragiczny. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak mocny imbir. 3, 2, 1, stop! Ależ emocje. Dobra widzowie, dziewczyny zarobiły tyle. Poszło nam całkiem dobrze. Myślę, że tak. Teraz przechodzimy do chłopaków. Dobra panowie, tak wygląda nasz powigilijny stół. Aha. Macie 15 minut, możecie robić wszystko, w sensie jakby jeść co chcecie. Okay. 15 minut, czas start. Możemy się tam zamienić, ja pierników nienawidzę. Ja też tego nie tknę. A ty tu będziesz z nami stał? Ja będę z wami stał. Na pewno wezmę barszczyk, bo jest ciepły. Co to jest za barszczyk samorobny? To jest stary, ja samemu robiłem. Tak. Buraki tu. Ale wodnisty. Czemu ma dziurę? No bo on jest dziurawy, chłopak. Masz mniej. W środku jest. Nie wiem, ja po waszym odcinku z Mikołajem dużo nawet bym tego nie tknął. Nie wiem, jak ty to możesz w ogóle robić. A dobra, ta czekolada jest chociaż? Nie no, wodniste strasznie. Nie najlepsze, okej. Okay. Dobra, co to jest? To jest typowy stary Mikołaj na święta. Nic nie czuję, weź mi powiedz. To jest imbir. Imbir? No nie wiem. Dobra, co się spodziewa? To jest ostry. Czymś jest polany? Nie, to jest po prostu imbir. Jakby był przemielony, to bym go zjadł. Tak jak w sushi. Dobra, już widzę, co to jest nawet. Nie tu czuję, musisz, ale widzę. Tego musisz zjeść taką solidną łyżkę. Wiem, że są śledzie, widzę od razu, ale nie wiem, co to za sos. Chociaż mi tyle możesz powiedzieć? To jest w zestawie sprzedawane, nic tutaj nie było mieszane, dodawane. To jest tak to, sprzedają i tak to jedzą. Ale to nie jest pełna łyżka. Spokojnie. Jak nie, no od razu weź pełną, jak już chcesz. Nie, ja muszę sobie. Śledzia mogę zjeść. Śledzie są ok, ale jeżeli to jest sos grzybowy, to go nienawidzę, więc muszę to jakoś przefiltrować, przemielić. 15 minut chodzi na to, żeby musisz zjeść całość. O, to już dobre. Dobre? No. Czemu nie zrobiliście? W śmietanie. O to chodziło, żeby to nie było takie ale proste. Ale wtedy. No dobra, mogę to zaliczyć jako łyżka. No skubaniec! No to jest kolejna łyżka. Ja wiem, wiem, dalej filtrujemy sos. No bo gdyby nie to, że jedliśmy obiad przed tym odcinkiem. Ale jedliśmy go stare 18, jest 21:30. No to ja bym pierogi teraz jeszcze raz pierogi jesz. Nie jest to źle, ten sos grzybowy. Ja nie no, miałem nadzieję, że ten Mikołaj szybciej będzie szedł, tak jak siedziałem za kamerą, no i kurde, zjem 4 Mikołaje, nie? Ile to w ogóle kosztuje? 20. A masz jeszcze tego własnorodnego proszku, by mi trochę dosypać? Mogę ci trochę dosypać. Bo to jest tak wodniste, straszne, okropne. Stary, zajmujemy się pierogami? Chcę się wyzerować? No jednego mogę posmakować. Nie, bo Szymon chciał jeszcze po odcinku sobie zjeść się do końca. Nasz to tajna receptura, nikomu nie zdradzaj. Sztuką jest zarobić, a się nie narobić. Tak. I jak na razie wydaje mi się, że mi idzie to dobrze. Chyba najlepiej ze wszystkich póki co. Narzekałeś cały czas, że cię nie biorę do odcinków, gdzie są pieniądze do wygrania. Proszę bardzo, ale to są takie duże pieniądze do wygrania, stary. Jakbym cały swoje wpierdzielił, to mniej więcej ile by wyszło tutaj, myślisz? No myślę, że z 500 zł byś zarobił. Z tych łyżek? No. Lekutko z dwa koła. Bartek, dawaj. Wypiję barsz najpierw. Nie, jakby może jeszcze z dwie łyżeczki zjem i chyba ten imbir spróbuję, ale to jest wszystko. Słodkich mandarynek, jeżeli o ile są w ogóle słodkie, nie mam zamiaru tykać. Pierogi są ok, pierniki są paskudne. Fajnie by było, gdyby to były takie letnie owoce. Na przykład, że masz arbuza. Ale to jest świąteczne! Ale mówię ogólnie, przyszłościowo, jakbyśmy jeszcze takie odcinki mieli robić. Możemy zrobić taki odcinek z McDonaldem na przykład. Nie, no błagam. Olcia, co sądzisz? Aha. I 5 zł za nagęca? Widzowie, 50 tysięcy lajków, nie, może nie, 30 tysięcy lajków i to robimy. Ja zostawię 30 tysięcy kont. A ja wezmę udział. Weźmiesz udział?
stary, nie wypłacisz, jak on weźmie udział w moim małym. Bez kitu. Dobra, daj nam jakąś podpowiedź, bo zawsze coś. Bez kitu. Na pewno miałeś jakiegoś asa w rękawie ten film. Na ostatnie 5 minut powiem wam coś, co powiedziałem też dziewczynom. To Tomek wie co to, bo był tutaj. Pamiętam. A nie, pamiętam, stary. Powiedz mi, byłeś tu. Jak zjesz każdego po troszeczkę, w sensie, no musisz zjeść całą mandarynkę, dostajesz 20 tysięcy złotych. Coś takiego, nie pamiętam. Nie, no, właśnie, nie, to była zasada, którą wprowadziłem w 8 minucie, u was jest 6.30, ale też o tym powiem, o tym zapomniałem. Mhm. Jeżeli zjesz każdą rzecz, to dorzucam 2 stówy. No, ten imbir. Znaczy, imbir jest za duży na pewno. A oprócz tego, za minutę, powiem ci jeszcze jedną rzecz odnośnie imbiru. Co ty robisz? Nie wiem, próbuję dojść do twojej tajnej broni. Może to jest to. Za imbir nie jest 50 zł, a 200. Nie ma opcji. Może czyli... być nawet 1000 zł, nie ma. Zarówno są kawałki, uważam, do imbiru. Czyli jedząc imbir, jedząc wszystko, co jest na stole pojedyncze, stajesz zarobić 500 zł. No i co? Co jest kolosalną kwotą. Kolosalną kwotą. Kolosalną kwotą. Wszystko pójdzie na papier toaletowy. Tomek, co ty zjadłeś, powiedz mi? Czy ty zjadłeś Mikołaja, jednego pieroga i wypiłeś prawie cały barszczyk? I to jest wszystko? Ty się do tych filmów nie nadajesz, mój drogi przyjacielu. Czy wyglądam na osobę, która by zjadła więcej? Nie, jest bardzo dużo ogólnie. Ogólnie jest dużo. Z 3 Giuseppe dziennie. No i co z tego, ale za Giuseppe, jakbyś mi dał chociaż 5 zł, to bym tutaj siedział. Ostatnio była Giuseppe na ostatnim odcinku i nie jadłeś. Byłem na ostatnim odcinku. Byłeś. Z Giuseppe? No, Giuseppe stała. A czy to nie to ciebie nie było? No, chyba nie. Tak nie by było. Tak by wygrał. Tak by wygrał. Ja byłbym w domu, u nas mieszkanie. Dobra. Nie, no nie ma sensu go jeść. Dawaj te śledzie. Za ugryzienie tego imbiru mogę ci dać dyszkę. Za każde ugryzienie? Nie, no za to, które zrobiłeś. Nie. Za każde kolejne też w sumie. To jest pana łycha? Pana łycha. O Jezu. Ja nie mogę patrzeć, jak on to je. Ja nienawidzę ryby, ja nawet nie pomyślałbym, że... Ja bardzo, by łososia mógłbym to jeść cały czas. Nie no, no lubi po prostu, no. Ja szanuję ludzi, którzy lubią, bo ryba jest ogólnie zdrowa. Ale no ja na przykład nie lubię. Wiesz, że tego barszczu nie dokończę? Tomek, przecież tu zostało, widzowie, tu został łyk. Daj, no ale dolałem tej cholernej wody, wiesz jak to źle smakuje? Pomogę mu. Ale przyjaciel, tam ci 3 złote z tego masz. A po ile w ogóle to już ja dwie ryby. Dobra, ale bierzemy się za pierniczki wtedy. Czy zjesz kolejną łyżkę tego? No wiem, no tylko tu już... O, olpa. Taki ogonek znalazłem. Serio, gdyby nie ten sos, to mógłbym to żreć, żreć i żreć. No. Nie wiem ile już masz, ale z samych łyżek masz na pewno 120 zł. I pieroga. A, czyli 122. I barszczek dopijesz. No i za tego gryzka dam ci dychu. Dobra, moi drodzy, została wam minuta. Tomek, czy ty jeszcze coś zjesz? Ja dobra, to mam 120 zł. Nie, nawet nie jest ciężko liczyć, ile zjadłem. Barszczyk, Santa Claus, pierniczek i pieróg. Stary, 33 zł. Kurczę. Będzie na 3 Giuseppe. Tak studenci żyją w Polsce. 30 sekund! Krzyknę, jakby nie wiadomo, ile to było emocji przy wszystkim. No właśnie, nie ma totalnie emocji. Widzowie, ale to jest chillowy odcinek, wszyscy są chorzy. Siedzimy sobie, stoimy, jemy. Wy oglądacie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wypił. Jesteś niesamowity, Bartek. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Gratuluję. Idę żygać. Smacznego. Moi kochani, tutaj są kwoty naszych uczestników, tyle wygrali. Wy za to zajdźcie na to zasubskrybować kanał, przypominam, że filmy są codziennie o 14. Kiedy to będzie? 26. Okej, okay. To po wesołych świąt. Po wesołych świąt. Wesołego nowego roku. Pa! Pa.